Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana zapraszam na kolejny odcinek. Witajcie, docieramy do dziewiątego wersetu i ten werset brzmi. Właśnie tak, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny. I sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Od początku tego wersetu mówimy o pewnych znakach, niektórzy mówią o testach Jana, jak możemy sprawdzić, czy jesteśmy zbawieni. Są ludzie, którzy mówią, że zbawienie to jest coś, co może nas czekać po śmierci. Natomiast kiedy otwieramy Biblię, widzimy, że zbawienie jest. Nasze, ludzi jest tu i teraz, rozpoczyna się tu i teraz. Widzimy, jak Paweł, apostoł, pisał na przykład listy, adresując je do świętych. Dzisiaj wielu Polaków myśli, że święty to jest ktoś, kto jest w niebie i w jakiś sposób sprawdziliśmy, że On jest w tym niebie, że jest gdzieś w obecności Bożej, a nie jest w piekle. Ale Biblia pokazuje nam inną perspektywę. Świętymi Biblia nazywa tych, których Panem jest Jezus, którzy uwierzyli w Jezusa, zostali też ochrzczeni na znak publicznego wyznania wiary. I żyją tak, jak mówił Jezus. Ich Panem jest Jezus. Nie żyją po swojemu, ale żyją według tego, co nauczał Jezus. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach, mówiłem w poprzednich odcinkach o tym, że jedną z takich cech, Prawdziwego chrześcijanina jest to, że wyznaje swoje grzechy. Staramy się grzeszyć jak najmniej, ale i grzeszymy. I grzeszymy o wiele mniej niż kiedyś, ale niestety stale grzeszymy. Mówiłem w poprzednim odcinku o ludziach, którzy mówią, że już nie grzeszą. To bardzo niebezpieczne miejsce. Jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam, zobaczcie to. Chrześcijanin to ktoś, kto ma świadomość swojej grzeszności. Bo zna po pierwsze siebie, a po drugie świętego Boga. Kiedy otwieramy Biblię, widzimy i czytamy ją uważnie, nie pobieżnie albo nie szukając jakichś dziwnych dowodów, aby w cudzysłowie ośmieszyć pana Boga, jak często niestety robią to ludzie niewierzący w Boga, którzy nie chcą w niego wierzyć. Widzimy Boga, który jest święty, po trzykrot święty. Jest czysty, jest bez grzechu. Jest miłością, jest miłosierdziem, ale jest też sprawiedliwy. I widzimy ludzi na kartach Biblii bardzo dokładny, sumienny sposób opisanych, którzy wciąż grzeszą. Nawet niezwykli ludzie jak Eliasz miał wątpliwości poważne co do swojego zadania. Mojżesz, Piotr, apostoł i inni. To co ważne, chrześcijanin widzi własne grzechy, a mniej skupia się na grzechach innych. Czasami, my, szczególnie chyba jako Polacy, mamy taką tendencję, aby trochę patrzeć na innych z pewną wyższością. Patrzeć na innych, ja chodzę do kościoła, oni nie chodzą, czyli są gorsi. Ja, może tak ktoś myśleć, jestem chrześcijaninem, a oni nie są. To błędne myślenie nie powinniśmy się w żaden sposób wywyższać nad innymi, tylko z racji tego, że że Bóg wszedł w nasze życie i nas zbawił, ale jest coś takiego, myślę, w wielu Polakach, może także w Was, aby próbować się w jakiś sposób wywyższyć. Pamiętam historię, jaką słyszałem kiedyś w internecie, że do no, starszego chrześcijanina przychodzi młody, mówi, mam problem z pornografią, co powinienem zrobić? Czy powinienem iść do pastora, czy na jakiejś męskiej grupie? Powinienem o tym opowiedzieć? Kto by się mógł o mnie pomodlić, aby te problemy znikły? I, I ten starszy mężczyzna, starszy chrześcijanin mu odpowiada, co widzisz w Biblii? Jeden, Bóg nie da nic ponad nasze siły. Dwa... Zaprzyj się samego siebie i naśladuj Jezusa. I może to być dla nas szokujące, że ktoś przychodzi z jakimś wielkim problemem, a odpowiedź jest bardzo prosta. Na wiele naszych problemów odpowiedź jest w Słowie Bożym. I często jest ona prosta, natomiast, no niestety, my często lubimy swoje grzechy. Ciężko nam je odrzucić. Oczywiście, czasami są bardzo trudne sytuacje i trzeba też o tym powiedzieć, kiedy wejdziemy w jakieś grzechy na tyle mocno, że bardzo ciężko nam samemu jest z nich wyjść. Dlatego też y, trzeba trwać w kościele, trzeba rozmawiać z innymi o swoich problemach, prosić innych czasem o pomoc, o jakąś radę albo o takie proste wsparcie, jakieś dobre słowo. Y, to ważne, abyśmy czytali Słowo Boże i to ważne, abyśmy. Myśleli o tym, co Słowo Boże mówi na dany temat, abyśmy wiedzieli, co Słowo Boże mówi na dany temat. Czasami możemy spotkać coś takiego jak poradnictwo chrześcijańskie, a tak naprawdę to poradnictwo można by streścić w trzech punktach. Po pierwsze, jaki masz problem. Po drugie, po drugie, dwa, co Biblia mówi na ten temat. Trzy, jeżeli wiesz, co Biblia mówi na ten temat, to dlaczego jeszcze o tym rozmawiamy? I znowu, może wydawać się to proste, ale ta prostota powinna być dla nas, szczególnie myślę, że dla mężczyzn, szokująco skuteczna. Mamy bardzo jasne zasady w Biblii na wiele, wiele spraw. Korzystajmy z tego, ale aby je znać. To nie powinniśmy otwierać Biblii na chybił, utrapił i pytać, co Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć, ale powinniśmy znać Biblię. Teraz, kiedy mówimy i wracamy do tego wersetu, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, jeżeli wyznajemy nasze grzechy. Niechrześcijanie zwykle nie chcą mówić o jakichś sprawach, które ich kompromitują. Oczywiście czasami mogą przechwalać się jakimiś swoimi grzechami, ale tylko w takim środowisku, które tą. Te przechwałki, ich jakby będzie wynagradzać jakąś aprobatą. Natomiast jeżeli widzimy w sobie jakieś niedomagania, to bardzo często nie chrześcijanie chcą je ukrywać. Chrześcijanin widzi swoje grzechy i nazywa je po imieniu. Nie nazywa je słabościami, nie nazywa je potknięciami, ale nazywa je grzechami. Przez to, że widzi te grzechy, nienawidzi ich, nie chce ich popełniać i stara się z wszystkich sił. Aby robić to, aby ich unikać, aby nie stwarzać okazji do grzechu, aby nie wchodzić w pewne relacje, które mogą być grzeszne. I pamiętajmy, chrześcijanin to nie jest człowiek bezgrzeszny, ale to jest człowiek, który nienawidzi swoich grzechów. Pamiętajmy też, że jeżeli kogoś Bóg dotknie, jeżeli ktoś zostanie zrodzony przez Boga, to Większość, naprawdę myślę, że chyba prawie wszystkie osoby, które znam, które przeszły taką drogę od życia takiego cielesnego do życia chrześcijanina, który jest nowo zrodzony, oni zaświadczają, ja także to doświadczyłem w swoim życiu, że Bóg zabiera niesamowite grzechy. Czasami pokusy, czasami grzechy, z którymi borykaliśmy się wiele, wiele lat, Bóg zabiera jakby, no, powiedzielibyśmy, za dotknięciem różdżki, jakby napstryknięcie palców. Te grzechy znikają, pokusy znikają, jesteśmy wolni. Większość ludzi doświadcza tego, że przed tym dotknięciem Boga, przed tym zbawieniem, przed tym Nowonarodzeniem byli niewolnikami grzechów. Czasami ich nienawidzili, nie mogli z nich wyjść, nie byli w stanie się oswobodzić. Znamy historię alkoholików, którzy musieli sięgać po alkohol dzień w dzień, nie byli w stanie. Wyjść z tego, chociaż tego nienawidzili. Kiedy zawołali do Boga, kiedy Bóg wszedł w ich życie, to znikło. Ten przymus znikł, a oni stali się wolnym. Dla, wolnymi. Dlatego mówimy, że człowiek, który jest przy Bogu, jest człowiekiem pod panowaniem Chrystusa, a to jest dobry Pan. Człowiek, który jest daleko od Boga, jest człowiekiem, który jest pod panowaniem szatana. Szatan znęca się nad swoimi podwładnymi, szatan chce ich zniszczyć, chce ich zgnębić. Szatan nienawidzi ludzi, a Bóg kocha ludzi. To, o czym mówimy, o tej zmianie życia, to dzieło Ducha Świętego w nas. Czytamy, że chrześcijanie to ludzie, w których zamieszkał Duch Święty. Paweł Apostoł pisze, że jesteście świątynią Ducha Świętego, bo Duch Święty mieszka w Was. I tak naprawdę to ten Duch Święty, Przemienia nas. To ten duch święty powoduje w nas zmianę. Bez tego ducha nie bylibyśmy w stanie żyć tak, aby podobać się Bogu. Myślę, że warto powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie. Grzech, który popełnimy, oddala nas od Boga. I to wcale nie o to chodzi, że Bóg się na nas zaczyna gniewać, że Bóg się jakoś zaczyna chować, ale coś, co widzimy w historii Adama i Ewy, coś, co widzimy, co się wydarzyło. W raju, kiedy Adam zgrzeszył, schował się. To on się chowa i my możemy doświadczyć czasem tego w swoim życiu. Nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego. Ja doświadczyłem kilka razy, że jeżeli wiemy, że popełniliśmy jakiś grzech, jeżeli no, potkniemy się, to jest to naturalne, ale czasami się zdarza, że jakby y, tracimy taką łączność z Bogiem. Chciało nam się modlić, chciało nam się czytać Biblię, chciało nam się jeszcze rano na przykład nie wiem, no coś zrobić, jakąś rzecz dla Boga albo roznieść jakieś ulotki ewangelizacyjne albo coś innego, ale w pewnym momencie to się urywa. Czujemy jakbyśmy nie widzieli tego Boga, czujemy jakby słońce, którym możemy obrazowo Boga nazwać, zasłoniły chmury, nie widzimy Go. Do tego stopnia, że mogą się pojawić nas nawet jakieś wątpliwości, czy on nawet jest. No, to są może skrajne przypadki, ale myślę, że także w życiu chrześcijanina mogą pojawiać się chwile zwątpienia, i to nie jest problemem. Problemem jest, co my z tym robimy. W takich chwilach dobrze jest przypomnieć sobie, że przecież niedawno chodziłem w obecności Bożej, on mnie wypełniał. Musiałem coś zrobić, musiałem wejść w jakiś stan grzechu, może nieuświadomionego. Że ta łączność została zerwana. Dobrze jest zastanowić się, czy kogoś nie okłamałem, czy kogoś nie oszukałem, czy kogoś nie obgadałem, czy kogoś nie zdradziłem w jakiś sposób. To ważne, abyśmy patrzyli na siebie w ten sposób. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, apostoł Jan pisze tak: Wyznajemy homologeon, to jest to greckie słowo, które oznacza, że mówisz Bogu o swoim grzechu. To, co Bóg uważa przeciwko niemu. Mówisz Bogu, mówisz Bogu o swoich grzechach, to, co Bóg uważa o swoich grzechach. Mówiłem, że czasami próbujemy zamaskować swoje grzechy, czasami próbujemy je nazwać potknięciami, błędami, a Bóg nazywa wszystkie rzeczy po imieniu. Może podam taki przykład z życia naszego publicznego. Kiedy kobieta ma w sobie poczęte dziecko i chce je zabić, to ludzie dzisiaj nazywają to aborcją. Nie nazywa się to zabójstwem, chociaż tak naprawdę jest to zabójstwem, ale to słowo jest tak mocne, że ludzie stwierdzili, że zaczną je nazywać inaczej. Kiedy ktoś chce skończyć życie starszej osoby, chce go zabić może czasami matkę, może babcie. To nie nazywamy tego zabójstwem, babci, ale nazywamy to w świecie eutanazją. Ludzie nie chcą nazywać grzechów po imieniu, ludzie, którzy są nieodrodzeni, mimo że, mimo, że co ciekawe widzimy, że, że samo to słowo zabójstwo to jest niesamowicie mocne, nawet ludzie niezbawieni nie chcą go używać, to jednak chrześcijanin powinien nazywać grzechy. Po imieniu. Pamiętajmy, że każdy grzech jest występkiem przeciwko Bogu. Bóg stworzył ten świat, stworzył nas, dał nam życie, ustalił zasady. Nie zmusza do ich przestrzegania, nie uderza nas piorun co chwilę, kiedy popełnimy grzech, ale Bóg dał swoje zasady. Podobnie jak rodzice, którzy mają dzieci, mieszkają w domu, także ustalają jakieś zasady: to możesz, tego nie możesz. To możesz, ale jeżeli to zrobisz, to jest kara. I zwykle te zasady nie są wyssane z palca, nie są zasadami rodziców, psychopatów, którzy chcą zniszczyć dziecko, ale te zasady są dla dobra dziecka. Dziecko, małe dziecko tego nie rozumie mm, i czasami myśli, że rodzic ich ogranicza. Jeżeli rodzic mówi: Nie wkładaj ołówka do kontaktu, nie wkładaj palców do kontaktu. Y Zostaw nóż, masz zakaz wkładania go do buzi. To nie znaczy, że rodzic jest wariatem, który ogranicza wolność dziecka, ale rodzic wie, jakie mogą być te konsekwencje. Przez porażenie prądem dziecko może być poważnie chore, może stracić życie. Przez wkładanie noża do buzi może rozciąć sobie język, którego szycie i inne konsekwencje tego mogą być bardzo, bardzo bolesne dla dziecka. Myślę, że tak samo jest z Bogiem że Bóg dał te zasady nam po to, abyśmy byli szczęśliwi. Nie po to, aby nas ograniczyć. To szatan okłamuje nas dzisiaj, ludzi XXI wieku. Bóg daje ci zasady, bo chce cię ograniczyć, bo jest Bogiem złym. To jest pokusa, która rozpoczęła się w raju, kiedy szatan okłamał Ewę już jakby w pierwszym zdaniu, pytając ją, czy Bóg zakazał wam jeść owoce z wszystkich drzew tego ogrodu? Szatan chciał podważyć to, że Bóg jest dobry. Ewa poszła za tą pokusą. Później mm, namówiła do grzechu Adama. I, I cóż, konsekwencje opłakane mamy do dziś przez jeden grzech. Y, ok, tutaj robię pauzę. Wrócimy do tego wersetu w kolejnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia.